ten szczególny dzień, dzień walki z dyskryminacją osób niepełnosprawnych. Jest to święto, nie wiem czy Państwo wiecie, obchodzone w Europie dokładnie zawsze 5 maja. Zostało ustanowione na początku lat 90. XX wieku we Francji. I przede wszystkim chodzi o to, żeby pokazać, że mamy równe prawa do działalności zawodowej, do działalności społecznej, jak i do działalności kulturalnej. I nasze muzeum nie jest odosobnione, działa i dla osób niepełnosprawnych, jest otwarte na potrzeby i współpracę z osobami niepełnosprawnymi. Dokładnie rok temu, również w maju, tutaj w tej sali odbyła się wystawa i warsztaty, które przeprowadziły osoby niepełnosprawne ze środowiskowego domu samopomocy w Ustroniu Nierodzimiu. Była to Laura Kozłowska i Tymoteusz Picha, a uczestnikami tych warsztatów i odbiorcami były dzieci z przedszkola numer 1. W październiku natomiast zorganizowaliśmy my, pracownicy muzeum, warsztaty twórcze, artystyczne dla osób, dla mężczyzn z głębokim spektrum autyzmu z Katowic. Niebodaj, nie dalej jak 3 tygodnie temu otwieraliśmy tutaj wystawę filatelistyczną, którą wzbogaciliśmy właśnie dla osób niedowidzących i słabowidzących w szkła powiększające. A dzisiaj z okazji tego święta wspomnianego już przeze mnie dzięki i wylezie i rozwali. Dzięki temu panu zorganizowaliśmy wystawę fotografii pana Darka, można powiedzieć już pana Darka, tak. Mieszkańca Cieszyna, który uczestniczył w warsztatach pewnego rodzaju karate, ale o tym to już powie autor, który tutaj do nas przyszedł. Oddaję głos Marcinowi. Dzień dobry, witam wszystkich. Główny bohater Darek został wybrany z tej, no tutaj prawie całej grupy, tam może jeszcze 2 osób brakowało. Nieprzypadkowo oczywiście, ponieważ kolega prowadzący Bartłomiej Franek, który no już niestety, ale od kilku ładnych lat mieszka daleko od Polski w Izraelu i też między innymi dlatego już ta grupa nie funkcjonuje. Zwracał bardzo właśnie uwagę na Darka, że jego zaangażowanie w tą dyscyplinę sportu, bo to karate tradycyjne, więc nie kontaktowe, ale takie bardziej właśnie uduchowione, co jakby to słowo budo też jakby chodzi właśnie o tą taką bardziej duchową stronę tych treningów i jakby tej całości, gdzie właśnie matka już też się dowiedziała niedawno właśnie, że świętej pamięci, która tu jest w tle na tym pierwszym zdjęciu Darka, jak tam byłem w mieszkaniu u nich, to że on właśnie ni stąd, ni zowąd od jakichś codziennych zajęć czy przy śniadaniu czy tego potrafił się zerwać i tam te swoje pozycje, te swoje ruchy prezentować. To przesłanie, które mi jakby od początku było takie na pierwszym miejscu dla mnie, chodzi o to, że właśnie, żeby pokazać nie tylko młodym ludziom, w zasadzie wszystkim, którzy mają problem z tym, że a tam w zasadzie to nie ma co robić, no co ja osiągnę, z takiego marazmu po prostu osobistego, takiego wewnętrznego, żeby pokazać, że właśnie mając nawet pewne ograniczenia tego typu, Darek jest osobą urodzoną z zespołem Downa, że można się rozwijać, można w tym wypadku coś trenować, można zdobywać nawet puchary, aczkolwiek wiadomo, że to dla prawdziwych sportowców, szczególnie uduchowionych, nie są najważniejsze jakby rzeczy, więc takie no pozytywne przesłanie, które jest nadal aktualne, dlatego pozwoliłem sobie to na zaproszenie takie
dosyć spontaniczny tutaj Muzeum Ustrojskiego ponownie zaprezentować, mimo to, że wystaw, zdjęcia były wykonywane 14 lat temu.